tehnika pod jazdo. Ktoś musi zginąć. Nakazem szkoleniu ginę nie dwójka. Wczoraj nikt nie zginął. Kości generalnie. Nie? Tak jest. Kogoś trzeba zakopać. Mówiłeś, że mały ma to być podjazd. No mały jest. Mały. Mały kurde jakąś taką. Ale ty przecież potrafisz takie podjeżdżać. Większe podjeżdżasz. Tak? No. To co? Okej. Okay. I can do it in English. Po angielsku teraz. Okej. Okay. We go that way. First of all, we do a technique, sit technique, okay? Not standing, just sitting. Correct position is sitting near a tank, all right? Like on the motocross. We're gonna start from stop over there near this tree. We have to choose first or second gear. It depends about the motorcycle. You can start from first gear. I will show you the position. I will help to figure it out. And then you have to open the throttle and leave the clutch. All right. And you have to keep this position like normal we did yesterday. Okay, when we doing a normal position and we add open the throttle, we move a little bit to the front. Yes, we have to do it now. I think it will be easier for you because you're just sitting and you have to keep your position using the pegs and of course keeping the handlebar. Okay. Here you have to just open the throttle and go with open the throttle, but not so much here, just to reach the top. And of course, it's a most important thing. You have to open the throttle on this flat area. Okay, not it should be like not like this. Because when you are doing like this, it's gonna be, you know, digging a hole, okay? And you don't have any control because it's drifting all the time, okay? You have to just start from there, like wah, 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 full power, and then like ooh, in ah, wir machen optimale tempo für Rufmichan. Sie ist hier an der Cortera. Get out of the house! Okej, okay, słuchajcie chłopcy, pokażę wam tylko, w takim razie podjadę tutaj pod drzewo, dobrze? No. Podjadę pod drzewo, podejdźcie tutaj z boku sobie najlepiej, żebyście widzieli po prostu co się dzieje, okej? Okay? Tutaj sobie starczę w takim razie. Pod pagórki. Ale pierw, no wiesz, po angielsku, nie? To już jest utrudnienie. No. Tak, ciężko podnieść. Dobrze, nie po niemiecku, kurwa, to ani słowa mi nie zrozumiałem. Nie mogę odpalić. Ja myślę, że nie powinno iść. A stąd startujemy? Stąd, nie, kawałeczek dalej. No i będziemy się przesuwać troszeczkę w, że tak powiem, w kierunku. Startujesz, nie? Od razu z dwójki? Ja od razu z dwójki, tak, bo ja mam jedynkę bardzo szarpiącą, więc jak tam osiągnę już jakąś prędkość, to będę miał tylko i będzie bardzo mocno mielić. Chodzi o to, żeby był ten napęd, ten klej. Na początku troszeczkę tutaj wyjeździmy, więc tak czy siak musicie i tak mocniej otwierać tutaj gaz, ale tak czy siak, no, będziemy ćwiczyć jakby otwieranie w ogóle gazu i trzymanie tej manety. Zobaczcie, pozycja powinna być taka, że siadacie sobie tutaj blisko baku w ten sposób, opieracie się tutaj mocno na, przede wszystkim właśnie na nodze. Tutaj łokcie są wysoko, tak? Nie tutaj, bo wtedy będziecie walczyć w ten sposób, tylko opieramy sobie się o kierownicę tutaj i obserwujemy oczywiście nie tu, tylko obserwujemy do góry, co się dzieje, tak? Dobra. Ja wystartuję, bo jakby do czego będziemy... Słucham? Nie mogę
ciebie, żebyś odsunęli, bo tak kamieniem jebnie. No, mogą lecieć. Słuchajcie, motyw jest taki, że zaczniemy sobie w ten sposób, że jakby dążymy do tego, żeby wystartować na siedząco, a podczas jazdy do góry, żeby była już pozycja stojąca, ok? Oczywiście ten, kto jakby, dlatego zaczynamy od siedzącej w ogóle pozycji, żeby Wam było łatwiej, tak? Jeżeli ktoś nie ogarnia tematu i jakby nie potrafi od razu się, że tak powiem, wspiąć i ustać na tych nogach, wiadomo, mamy różny poziom grupy, to ma jechać cały czas sobie tam na siedząco, ewentualnie próbować w ostatnich momentach, kiedy jest już powiedzmy tam wolniej, mniej ten motor szarpie, żeby też wstać, ok? W każdym razie, dla tych, którzy zaczynają właśnie na siedząco i będą jechali cały czas na siedząco, ważne jest to, żeby właśnie utrzymać tą pozycję, tak? Bo każde dodanie gazu i jazda taka albo jazda taka kończy się wiadomo czym, tak? Albo pionizowaniem i jazdą na tylnym kole i tutaj w tym przypadku aferą, tak? A dwa, że będzie to nieskuteczne, prawda, bo nie możemy odkręcić do końca manety, ok? Dobra. Don't see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, f***ing war zone. Czy jesteś dobry pod góraczek? Chodź, próbować. Ale tylko raz. Tak jak widzicie, trochę zarzuciło dupę, ale chwilkę, moment, wyjeździmy tutaj, więc nie będzie zaraz problemu. Zresztą wy też się nie obawiacie, bo wy startujecie troszeczkę dalej, więc będziecie mieli tę opcję, żeby się napędzić faktycznie, rzecz biorąc, tutaj na tym płaskim bez kolejny, tak? Także w ten sposób, słuchajcie, teraz tak, jeszcze dodatkowe takie ćwiczonko sobie zrobimy. Wjeżdżamy do góry, tak? Nakręcacie sobie, tam jest ścieżka wyjeżdżona, nakręcacie i zjeżdżacie sobie tutaj. I teraz zjeżdżając uczymy się oczywiście hamowania zjazdu po szczycie, po łące. Jedziemy i pozycja jest leciutko do tyłu, odchylamy się, tak jak przy hamowaniu. Jedziemy i sobie dwoma hamulcami leciutko, wolniutko zjeżdżamy. Tak? Macie tu jechać dosłownie 3 na godzinę, zachowując równowagę, obserwując co się dzieje, gdzie są jakieś kolejny i tak dalej. Tu jest zasadniczo równo, ale są jakieś tam nierówności, także jedziemy sobie jak najwolniej, jak tylko potrafimy jechać. Albo na jedyneczce, albo naciskamy sprzęgło, można nawet wyłączyć silnik. W każdym razie, żeby zjechać tu i kontrolować całe hamulce, aż dojedzie się tutaj, ustawiacie się i jazda, ok? Dobra, ja Wam pomogę ustawić też pozycję tutaj, także czekajcie, wjadę i zjadę, a już niech się ustawiają po kolei wszystkie osoby, ok? Poszedłem dobrze? Dobrze poszedłem, czy źle? Ja spuść hamulec, nie potrzebuję, tylko górkę. Otwórz gaz, otwórz gaz. I tak to powinno wyglądać. Do dołu gaz, nie bać się odpuścić, znaczy nie bać się go trzymać. Super.
miałem problemy. Zaraz jeszcze. Kyle, you did very good. Yeah, that was nice. That's what I'm talking about. Okay, słuchajcie. Myślę, że każdy z was poczuł mniej więcej o co chodzi, tak? Tak się napędzamy właśnie na przy przejazdach właśnie na jakiekolwiek górki. Czyli na dole musimy po prostu dać, rozpędzić się, prawda? O wiele łatwiej oczywiście będzie, kiedy wylecimy z tego zakrętu lecąc 50 na godzinę, prawda? Będziemy mieli tą pewną prędkość, tak? I tutaj tylko odkręcimy w tej kolejnie, tak jak żeśmy sobie to na polu robili. Odkręcamy w kolejnie, lecimy, opieramy się o drugą i sobie tylko wtedy poprawiamy sobie tylko Dzięki temu możemy cokolwiek robić, tak? Sami widzieliście, że jak wjeżdżacie do góry i macie włączoną piłę, to nie da się nic zrobić, ani w lewo, ani w prawo, po prostu tylko jedyne co, to jest zdrowaś Mario, mam nadzieję, że wjadę, tak? Bo nie chce mi się podnosić motoru, mniej więcej tak to wygląda, nie? Piotr, a tam na górze jakoś to ze sprzęgłem, czy to jest tylko... Nie, ja bez sprzęgła jadę normalnie, nie? Tam ma być właśnie